Cześć moi kochani, witam was w kolejnym poranku, dziękuję za wszystkie apki, za wszystkie suby, które zostawiacie, Adrian idź ty gdzieś z tym zapytaniem, ja teraz nagrywam odcinek, nie walczę na 2 na 2, więc chyba wyczuł moment, że nagrywam i się tutaj chciał pokazać, więc pozdrawiam również ciebie, dzisiaj pozmawiamy o tym, jak Supercell mnie zadziwił i to pozytywnie mnie zadziwił, po drugie, wiem, że ogląda mnie pewna osoba z mojej wioski rodzinnej, czyli Czechy, Kałzuńskiej Woli. Mam dzisiaj urodziny, więc Filip, serdecznie Cię pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego. Wiem, że mnie oglądasz, więc pozdrawiam serdecznie. Nie będę wymieniał z nazwiska, bo to może być troszeczkę, wiecie, przez te RODO i to wszystko. Więc Filip na pewno wie, który z Czechów ode mnie z wioski. Więc serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego z, z okazji urodzin. Wiem, że wielu z Was też ma urodziny, często tutaj mnie piszą, więc... Staram się tam pisać komentarze najlepszego lub serduszka. No dobra, chciałbym w tych porankach też jeszcze wracać do waszych komentarzy, cytować wasze komentarze, odpowiadać na wasze pytania, więc walcie pod tym odcinkiem wasze pytania. My już przechodzimy do tego jak super mnie zadziwił, tutaj w ogóle w grze mi nie odpalają newsy tutaj na emulatorze więc troszeczkę się będę posikował tutaj ściągą ze strony wiem wiecie już na pewno właśnie że zostały zmienione do 5 minut walki że ostatnia minuta 2 minuty drwa dogrywka ostatnia minuta to jest potrójny eliksir y w, b -b 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 tutaj po w czym to miało być, aha że rama właśnie ostatnia piąta minuta to będzie 5 eliksiru czwarta minuta to będzie 4 eliksiru w ogóle strzałki, to tak że właśnie w wczorajszym porannym odcinku Was informowałem, no i teraz już jest potwierdzone oficjalnie wszystko, że właśnie trzy fale strzałek, 0,4 odstępu między falami i większy mm. d damage, 23%, w ogóle obejrzymy sobie te strzałki, mam tutaj przygotowane. I to fajnie właśnie wygląda. Zobaczcie, ale są trzy te fale. W ogóle to jest tak, że zadają 444 obrażenia i 156 aktualnie na 13 levelu na towery, ale to jest nie tak, że każda fala ma 156, tylko właśnie te trzy fale są rozłożone, te 156 jest rozłożone na trzy fale, czyli każda fala będzie zawierała 52 mm, damage'u Drugie w ogóle zwiększyli o 23%, więc jest troszeczkę teraz więcej. No i może mogą te strzałki właśnie być, że za wcześnie je rzucimy, nagle coś się później pojawi, więc te strzałki mają troszeczkę nam to ułatwiać, y na przykład trafienie w armię szkieletonów, y w gangoblinów, y chyba gwarcy też. Gwardcy padać będą, to właśnie będzie najfajniejsze zastosowanie na gwardcy, więc bardzo się cieszę. No i w ogóle fajnie ta animacja zrobili. W ogóle na pewno zauważyliście, na pewno zauważyliście, poczekajcie sobie ustawienie arenami, tylko eliksiem. Na pewno zauważyliście animację lustra. W, w ogóle, zobaczcie, jak się pojawia karta z lustrem, to jest taka animacja, właśnie, że została z lustra ona zrobiona, widzicie. Więc to jest fajne, w ogóle najśmieszniejsze co mnie rozwaliło to jest y, sposób użycia Rage'a, widać, że tutaj Supercell propsuje <laughs> elitki z na Rage'u, więc no to jest tutaj coś bardzo dobrego. No dobra, ale w ogóle czy mnie Supercell tutaj, poczekajcie jeszcze, co tutaj było, Ym, że więcej statystyk, y, obrazki, w ogóle na mega mm, touchdownie, Zostały zbanowane Hog Rider, Royal Hogs, Ram Rider i Freeze. Więc takie tutaj błędy zostały naprawione. W ogóle dużo osób zgłasza, że gra szybciej działa. Więc napiszcie mi w komentarzach, czy to prawda, że gra szybciej działa. Więc jestem ciekawy. W ogóle poranki takie będziemy sobie rozmawiać, różne tematy poruszać. Znowu wracamy do tych poranków, bo była krótka przerwa. No więc, piszcie mi też, co byście chcieli na tych porankach zobaczyć. I w ogóle. Y Właśnie to tutaj to już chyba wszystko mówiliśmy. Szkoda że tu nie ma tej nowej karty mm, ile filibutera dostępnego żeby podejrzeć. Ale w ogóle co mnie zdziwiło na pewno już dużo osób z Was zauważyło że jest dostępny tutaj w sklepie na dole Creator Booster Booster Booster. Więc będzie można wspierać swojego ulubionego twórcę, na przykład mnie, jeżeli byście chcieli kiedyś, jeżeli dostanę taki kod. Na razie jest to zamknięta faza beta testów, tylko ci najważniejsi youtuberzy, twórcy dostali swoje kody, którego zaraz wam jednego polecę, bo myślę, że ten kod, który za chwilę użyję... Hmm, chyba najbardziej zasłużyła ta osoba na ten kod, żeby wspierać. Mam nadzieję, że jak ja dostanę kod, bo będzie niebawem informacja, jak można dla innych twórców zdobyć taki kod, więc że będziecie mnie wspierać. Hmm, na pewno to, co uda mi się uzbierać z tego wszystkiego, będę wszystko dawał, transferował tutaj w nagrody, w turnieje i tym podobne, więc... Was to naprawdę tak nic nie kosztuje, a ja mogę na tym zyskać i Wy też, bo będę to wszystko przeznaczał na turnieje. No i co tu jeszcze miałem powiedzieć, że no jak otworzą tą betę, otworzą te kody dla wszystkich twórców, to będę się o to starać. No i kod, który ja użyję, no na pewno kod POWP nie działa. No aha, jeszcze miałem w ogóle powiedzieć, że Kod jest aktywny przez 7 dni, po 7 dniach wygasa, ale można w każdej chwili ten kod anulować. Jak za chwilę zobaczycie, będzie przycisk stop, jeżeli chcemy przestać kogoś wspierać, a zacząć kogoś innego. Na przykład nie, ale będę wam teraz rodził, będzie jak to na każdych odcinkach, jak to jest z Fortniteem. Kodzik, jedyny legitny PUFP. Nie no, żartuję. Jakby będę się cieszył, jak będę miał chociaż jeden, jedną osobę tutaj wspierającą. Dobra, ale myślę, że chyba wszyscy się ze mną zgodzicie, że najlepszą osobą, którą tutaj można wspierać, zresztą każdy ma swojego tam ulubionego, ja wpisuję swój kod na Asha CWA. I mam zamiar właśnie jego wspierać przez najbliższe 7 dni. Więc jak widzicie, aktualnie wspieram Asha. Tutaj nie mogę nic podejrzeć, myślałem. Ale mogę też w każdej chwili zatrzymać i zmienić sobie wspierającego. Więc nie wiem, jak wy napiszcie w komentarzach, kogo wy wspieracie i czy bylibyście chętni mnie kiedyś wspierać. No dobra, więc tak to chyba wszystko co tutaj miałem na razie do powiedzenia, to nie jest jeszcze chyba cały update, bo wiemy, że chyba jeszcze pojawi się coś świątecznego, więc no wypatrujmy, zostawcie suba, żeby nie przegapić, no i jeszcze raz Filip, wszystkiego najlepszego w dniu urodzin, mam nadzieję, że w grudniu będę w Polsce, to się zobaczymy, w końcu mamy do siebie 100 metrów. I będziesz miał czas dla mnie. No to trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. Na razie.